piję do Nordic Walkingu. Leki Supreme to model, który w produkcji Leki jest od kiedy pamiętam. Sprawdza się przez wiele lat i jest poprawiany tylko, można powiedzieć, w zakresie wyglądu i jedynie wprowadzane są małe poprawki czy udogodnienia, które też wprowadza Leki systematycznie do swojego sprzętu. Natomiast to, co charakteryzuje akurat ten model, to jego niemiecka solidność i trwałość wszystkich elementów. W tym kiju po prostu nie ma się co zepsuć. Może nie zaskakuje ani lekkością, ani gabarytami po złożeniu, natomiast to, czego możecie być pewni, kupując ten sprzęt, to to, że będzie on służył Wam przez wiele, wiele lat. To, co się pojawiło, co zyskał Leki Supreme w tym roku, w nowej odsłonie, to zmiana koloru. Lakier jest matowy i taki ciemno-niebieski, prawie że wpadający w czarny. Dolna część jest czarna, więc wizualnie myślę, że zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn jest to do zaakceptowania. Natomiast to, co zmieniło się, to czego nie było rok temu w kijach Leki Supreme, to system wypinania, który już dobrze znamy też z poprzednich, z kilku innych kijów, czyli ten na pętelkę Trigger Shark 3, która pozwala na wpięcie i wypięcie jednym palcem bez używania drugiej ręki. Pokażę Wam to, już kilka razy to pokazywałem przy kilku innych modelach, więc pewnie dobrze wiecie, ale dla przypomnienia jeszcze pokażę. Może z bliska. Tak, tu kciuk na górze, naciskasz, zwalnia się blokada i możesz odpiąć. Zaciskasz, wyjmujesz. Szybkie, oj, trzeba wcelować. Szybkie i bezproblemowe, bardzo wygodne, zarówno w czasie chodzenia, jak i takiego pokazywania. Rzep bardzo mocny, bardzo długi. Co ważne, nie wszystkie kije, nie wszyscy producenci o to dbają. Leki akurat o to dba bardzo mocno. Ten pasek zapniesz nawet na bardzo rękę o bardzo wąskim nadgarstku. Więc to, co ja akurat bardzo cenię w kijach Leki, to to, że paski zapewniają doskonałą łączność pomiędzy dłonią a kijem i zapewniają pełną kontrolę. Materiały bardzo wytrzymałe, tak jak już mówiłem, tutaj nic się nie zepsuje. Bardzo przyjemny jest ten uchwyt, który pozwala na to, że dłoń może sobie pracować w czasie chodzenia. Kolek bardzo taki mięciutki, przyjemny, więc to jest tutaj zasługuje na duży plus. Kije po złożeniu mają 98 cm, podziałka zaczyna się od 100 cm i jest do 130 cm, czyli dla osób między 1,45 m a 1,95 m ten kij będzie dla tych osób kij będzie trafiony. Oczywiście blokadę możesz ustawić sobie na dowolnej wysokości. Tutaj wysokość blokujemy poprzez system skręcania. To jest też system, który był od wielu lat w tym modelu Supreme i do dzisiaj jest on określany przez producenta jako najbardziej wytrzymały. Tam jest podawane, że siła nacisku na kij, która dopiero zaczyna składać go jakoś, to jest 160 kg nacisku na jeden kijek. Nakładka gumowa w zestawie, taka jak we wszystkich innych kijach, bardzo odporna guma wulkanizowana i końcówka ostra do wbijania w podłoże, spłaszczona, widiowa, taka, która też zachowuje odporność przez wiele, wiele lat. Więc jeszcze raz podsumowując, to, co można powiedzieć o kijach Leki Supreme, to przede wszystkim wygoda i solidność materiałów. Ten kij będzie Wam służył przez wiele lat i na pewno Was nigdy nie zawiedzie. Polecam i zapraszam do zakupów.
Dzięki.